Cześć. To ja, Andrzej. Chyba znalazłem na siebie sposób. Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja i wielu moich przyjaciół mamy sporo niedokończonych spraw z motocyklami. I stwierdziłem, że sam siebie nie zmotywuję do tego, żeby je dokończyć, albo zacząć, albo cokolwiek i uporządkować. Więc stwierdziłem, że dobra, to nagram. Jeżeli się zobowiążę do tego, że to będę cisnął, no to inaczej wy albo ktoś inny będzie miał dowód na to, że daje ciała. Więc wydaje mi się, że to jest genialne w mojej prostocie. Jeszcze nie wiem, czy to będzie seria, jeszcze nie wiem, czy to się będzie jakoś nazywało. Na razie niech to będą zapomniane projekty. A zacznę od najprostszego, czyli od motocykla, który mam nadzieję za 4 czy 5 dni. 4. Za 4 dni, w tym weekend, pojadę na tor w Poznaniu i będę atakował swoją życiówkę. Moja ukochana Yamaha R1 RN19. Tak patrzę, że też kosiara. Ale każdy, kto dużo pracuje i ma niewiele przestrzeni, zrozumie. Tak. Ważne, że jedynkę widać. O! Ważne, że piwo jest. R1 piwo. To się musi udać. Oto to co to? Nie mam odwagi jeszcze się zadeklarować, że to będzie jeździło. Pozwólcie, że opowiem wam historię tego motocykla, bo jest fantastyczna. Kosa motocykle. Byłem kilka razy u Marcina w warsztacie i zawsze przychodziłem koło czarnej R1-ki. Mówię, ej, co za R1-ka? A, ona tutaj tak stoi, Mówię, ej, ja bym chciał ją kupić, ale wiecie, no zawsze nie było albo kasy, albo czasu, aż pewnego dnia Monika pojechała, że gdzieś tam potrzebuje Andrzeja, naszego busa, coś tam, wróciła, poprosiła, żebym go przestawił. Wchodzę, a tam na pace stoi ona. Wymalowana grafika, przygotowana przez Marcina. Cała technicznie grafikę przygotował nasz grafik. Wyklejona, cała ekipa się postarała, żebym ja mógł mieć ten motocykl. Żebym mógł sobie nim jeździć, żeby mieć swój własny motocykl na tor. No genialnie, no kurde. Wiecie, jak podejrzewacie pewnie jak zareagowałem, ale teraz mi się głos łamie. No i co? I od razu dzidę na tor. Na Poznaniu jeździłem ją pierwszy raz. Pierwszy raz na wstępie od razu minuta 39, bo motocykl jest mega ciekawy. On ma prototypowe zawieszenie Olinsa, bo to jest sprzęt, na którym kiedyś ścigał się Paweł Szkopek. Więc naprawdę, to jest dowalona R1-ka. Co z tego, że ma 10 lat, ale jest po prostu kucurem. Tak czy inaczej. Pierwszy raz pojechałem na Poznań, minuta 39 strzelona. Później nie było czasu oczywiście jeździć. No to co? Przyszła zima i Motor Ride mówi: ej, dobra, jeżeli chcecie, to jedźcie z nami na Kartagenę. No i skoczyłem na Kartagenie. No i tam wiecie. Ogień. Okazało się, że R1 potrafi wyprzedzać S1000 RR-y na prostej startowej. Jest naprawdę mega szybka. No okrutnie fajnie się jechało. I przyszedł moment hobby race. Wyścigu dla amatorów, a właśnie wyścigu dla wszystkich, którzy tam jeździli na tym track dayu. No i wystartowaliśmy, ja chyba startowałem z trzeciego miejsca, lotny start. I wszyscy dzida. Jedziemy. I przede mną jechał Robak i ktoś jeszcze, czy tylko Robak. No nieważne. Po dwóch kółkach czerwona flaga. Łukasz, cześć Łukasz. Walnął gruza w głupi sposób. Ale zjechałem i wszyscy, kurde, dawaj go, bo przede mną oczywiście Robak na nowym S1000 RR porobionym do wyścigu, ja starą prababką. Oni wszyscy, dawaj go, dojesz. A ja oczywiście dałem się wrobić jak szczeniak. I co? Wznowienie wyścigu, jeszcze Piotr Klos wyjechał tam z Robakiem, oni pojechali. Ja mówię, dobra, kurde, muszę tam iść, przecież muszę ich dogonić. I jedną moją szansą było to, żeby ich łapać na hamowaniach. No i oto. Jak się skończyło moje hamowanie. No hamowałem całą powierzchnię motocykla, ale okazało się, że to nie jest wystarczająco skuteczna taktyka w wyścigu. Więc teraz muszę ocenić straty, bo sprzęt stał naprawdę długo. Także po prostu fizycznie nie miałem czasu się za nią wziąć, bo jest naprawdę kupa roboty. Bardzo przyjemnej zresztą. No ale przyszedł czas teraz, że z Michałem Mikulskim, co będzie jego prezentem urodzinowym, mam jechać tym motocyklem na speed day i sobie pojeździć trochę. No, troszkę go trzeba tutaj sprawdzić, co jest nie tak, co można naprawić.
to trzeba wymienić. No ale w końcu przecież mam kupę czasu. Mam dzisiaj wieczór, jutro kawałek dnia, sobota, niedziela mnie nie ma. W poniedziałek powinny przyjść części, a może jutro przyjdę części. Jasne, że się wyrobię przecież, nie? Dobrze, że Rysiek jest z nami. Karta Hena. Ogólnie tragedii nie ma. To jest największa strata. Przytarta chłodnica. I ona tutaj może chcieć się pocić, bo pamiętam, że jakieś krople się tutaj pojawiły. A to, taka chłodnica, to już jest nie do dostania. Zmysłowanie. Tu jest git. Z drugiej strony. Więcej kartacheny. Tutaj się podgięło. Ale to akurat nie problem. No, a co to? Jo, wygrzebać. Ale patrzę, że teraz się skrzywił. No już się naprostował. Raport sytuacyjny. Nie jest źle, ale też nie jest dobrze. Wyciągnąłem już chłodnicę. Jutro dam ją do naprawy. Co jeszcze zauważyłem po drodze? Wydech. Nie, że się tutaj podgiął troszkę. Jeszcze straciłem sprężynki i wyskoczył mi tutaj. No ale to jest tam prosta rzecz. Poza tym sprawdziłem jeszcze stan napędu. I bardzo dobrze, że to zrobiłem. Bo łańcuch jest ekstremalnie krzywo wyciągnięty. Myślałem, że to żaden problem, bo mam łańcuch u siebie, jakoś leży na półce, 5x5 Dida, ale tutaj jest założony wyścigowy 520, więc muszę ogarnąć aluminiową zębatkę, przednią zębatkę i łańcuch jutro. Nawet będzie zrobić listę. Klocki, olej, sety, opony. Szmatką przetrzeć. Szyba, jak kupię, to kupię, jak nie, to to naprawię. Chyba tyle. Lista nie jest długa. Czasu jest dużo. To będzie proste. Sprzątać.